Dzień dobry. Czy nie? Jak to? No dobra, słuchajcie, to wyobraźcie sobie taką sytuację, że przychodzicie do lekarza. Byliście kiedyś u lekarza? Dobra, i wyobraźcie sobie, że przychodzicie do lekarza umówieni i jesteśmy 57 minut po czasie. I teraz ja jestem tym lekarzem, ja zaczynam 57 minut po zaplanowanym czasie. Czyli wy jako pacjenci moglibyście być, no przepraszam za słowo, wkurzeni tym, że jest 57 minut. Ja wiem, wy jesteście już przeczołgani, nie? I 57 minut to jest... Ale dlaczego wy się na to zgadzacie w ogóle? A załatwmy tę sprawę, bo ja mam dzisiaj powiedzieć trochę o tym, jak rozmawiać z lekarzem. Ja na co dzień od ponad 20 lat uczę lekarzy, jak rozmawiać z pacjentem, uczę pielęgniarki, uczę farmaceutów, z pacjentami. No, byłem kiedyś u was, nie? Chyba ze dwa razy nawet u was byłem. Jak idzie? To jest pytanie do mnie? Uczenie lekarzy? Dobrze. Mam odpowiedzieć szczerze? Nie, wymijająco. Bo umiem i tak, i tak. Proszę Państwa, nie jest źle. Wszyscy wiemy, wszyscy, którzy jesteśmy pacjentami, wiemy to najlepiej, że ciągle jest jeszcze bardzo dużo pracy, ale jak weźmiemy pod uwagę, że jak zacząłem się ponad 20 lat temu zajmować tym, to ludzie się pukali w głowę, to dzisiaj się już nikt nie puka w głowę. Od 2008 zacząłem uczyć studentów Wydziału Lekarskiego, jak się komunikować. Założyliśmy towarzystwa naukowe. Przeszkoliłem osobiście 75 tysięcy polskich lekarzy, nie tylko polskich. To jest dużo. To jest statystycznie co drugi polski lekarz gdzieś mnie spotkał. Oczywiście wysłuchać wykładu to niewiele zmieni, ale zawsze przynajmniej inspiracja, pojawiają się książki, pojawiają się warsztaty, audytuję szpitale, audytowałem szpital pana doktora między innymi też kiedyś, byłem ekspertem merytorycznym w projekcie Społeczny Audyt Szpitali, 5 warszawskich szpitali audytowaliśmy. Ze szpitala Brudnowskiego zapamiętałem jedną rzecz, która jest w ogóle cudowna, bo audytowałem szpitale pod kątem satysfakcji z poziomu obsługi pacjenta. Wiecie, zwraca się uwagę w tym audycie między innymi na to, jak dobrze są opisane wejścia. Czy jak wchodzisz do takiego wielkiego budynku jak szpital, czy wiesz, jak trafić? Wiecie, to są rozwiązania, to żaden rocket science, tak? W każdym najmniejszym szpitalu, nazwijmy to powiatowym, w niespecjalnie bogatych krajach takich jak Hiszpania, ktoś na wejściu ci mówi, dla ciebie jest czerwona linia i idziesz cały czas po czerwonej linii, piętrami, schodami, windą i tak dalej i się nigdy nie zgubisz. A w szpitalu Brudnowskim kilka lat temu było na przykład tak, że na parterze były tablice, bo wiadomo było, szpital dostał wytyczne, że ma oznaczenia, zrobić takie tablice, co jest na którym piętrze. I ja mam gdzieś takie zdjęcie w telefonie i tam była taka duża tablica, gdzie było napisane, że tam jest, nie wiem, 7 pięter i na tej tablicy było napisane, że na parterze jest parter, a na pierwszym piętrze jest pierwsze piętro, a na drugim piętrze jest drugie piętro. Cudowne, cudowne to było. Tak. Proszę Państwa, 140 tysięcy lat temu nasz gatunek, Homo sapiens, został poddany pewnej mutacji genetycznej. Ta mutacja genetyczna w piśmiennictwie jest opisywana jako right shift factor. I ta mutacja genetyczna spowodowała, że Homo sapiens wykształcił jedną cechę, którą naprawdę różnimy się od wszystkich innych zwierząt. Wiecie, jaka to cecha? Jesteśmy jedynym gatunkiem zwierząt, które potrafi wydobyć z siebie spółgłoskę. I tym się naprawdę różnimy, bo wszystkie inne zwierzęta wydobywają z siebie samogłoski. Niektóre na zwarciu, które my słyszymy jak spółgłoski, ale to są tak naprawdę samogłoski. Tylko Homo sapiens wydaje z siebie spółgłoskę. A to jest niezbędny warunek do tego, mieszanie samogłosek i spółgłosek, żeby stworzyć język, czyli genialne narzędzie do porozumiewania. I w związku z tym, szanowni państwo, my pomimo tego, że nie jesteśmy ani najmądrzejszym, ani najsilniejszym gatunkiem zwierząt zamieszkującym tę planetę, jednak sobie tę planetę podporządkowaliśmy. Ze zgubą dla tej planety, ale to my tu rządzimy. Właśnie dlatego, że nauczyliśmy się komunikować, nauczyliśmy się współpracować. Wiele gatunków zwierząt współpracuje, ale żaden nie potrafi tego robić tak doskonale jak Homo sapiens. Nie wiem, czy się zgodzicie, 140 tysięcy lat później trochę głupio byłoby z tego nie skorzystać, nie? Że mamy. I właściwie o tym jest nasze dzisiejsze spotkanie. Co my możemy zrobić, żeby ze sobą trochę powspółpracować? Ja niedawno spotkałem się, znacie państwo postać profesora Marcina Kacprzaka, jeden z założycieli WHO, on był rektorem wówczas jeszcze Akademii Medycznej, teraz naszego tutaj Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Kacprzak
był rektorem w latach 55-62, ale to była jego specjalizacja, ale też styl życia, już nie ma takiej specjalizacji w medycynie, był higienistą. I proszę Państwa, profesor Kacprzak był wyjątkowym lekarzem na tle wszystkich innych warszawskich lekarzy, bo po pierwsze, dzisiaj powiedzielibyśmy, że uprawiał jogging, a wtedy się tak nie mówiło. Wtedy był dziwakiem, który codziennie rano w stroju gimnastycznym biegał po Warszawie i był wytykany palcami przez wszystkich innych ludzi. A oprócz tego nie palił, co było absolutnie wyjątkowe. Przypominam, że mówimy o czasach, kiedy Kamele na świecie, to jest oryginalna reklama Kameli, była reklamowana jako najczęściej wybierane papierosy przez lekarzy na całym świecie. I jeden, jedyny lekarz w całej Warszawie, który nie palił i uprawiał sport, zachorował na raka płuc. I ta choroba została rozpoznana przez jego kolegów w jego szpitalu, w którym pracował. I wiecie, co się wydarzyło? Jego koledzy stwierdzili, że on jako higienista, który się tak zdrowo prowadził, a oni im nic, że on tego nie zniesie. W związku z tym postanowili mu tego nie powiedzieć. I żeby się nie zorientował, to oszukiwali go, podając mu leki przeciwgruźlicze, bo okłamali go, że ma gruźlicę i dlatego leży. My się do dzisiaj nie dowiemy, bo zmarł tam w tym szpitalu, nie dowiemy się, czy on wiedział, że koledzy go oszukują, że tak naprawdę choruje na raka płuc, czy tego nie wiedział i umarł w nieświadomości. Ale to jest historia mrożąca krew w żyłach, którą opowiedział mi już bardzo sędziwy, bardzo znany polski pan profesor, który był częścią tego zespołu, czyli jednym z tych, który okłamywał, czego się dzisiaj po wielu latach bardzo wstydzi, ale mówi, no tak wtedy wyglądała medycyna. Ale wiecie, kilka tygodni temu zadzwoniła do mnie moja serdeczna przyjaciółka, która jest lekarzem psychiatrii i opowiedziała mi historię, która nagle się okazuje, że nadal jest historią mrożącą krew w żyłach, ale z tej samej bajki, bo koleżanka jest lekarzem psychiatrii, a jej mąż jest prawnikiem. I jej mąż bardzo ciężko zachorował na pewną bardzo niespecyficzną jednostkę chorobową, której bardzo długo nie można było rozpoznać. Jego stan się pogarszał. W końcu ktoś zrobił mu i tomografię, i rezonans, i wszystko, co się dało. I no, trzeba to było skonsultować z neurochirurgiem i lekarze... Wiecie, wyznacznikiem klasy tego, że należycie do klasy średniej w Polsce, jest to, że macie w telefonie numery telefonów do kilku dobrych lekarzy różnych specjalności, tak jak mówi moja koleżanka Marysia Libura. No i koleżanka lekarka ma numery telefonów do innych kolegów lekarzy. Historia zmierza do tego, że w końcu tego męża skonsultował bardzo dobry neurochirurg. I przyjeżdżają to małżeństwo, żona lekarka i pacjent, prawnik, z wynikami. I pan profesor neurochirurg ogląda te wyniki. Patrzy, to jest mało powiedziane. Mówi do pacjenta tak, przepraszam, mógłby pan nas zostawić na chwilę, chciałem z żoną porozmawiać sam na sam. I on wyszedł, to taki porządny człowiek, a ona, słuchajcie, ona mi to opowiada i uwaga, bo jeśli myśleliście, że to jest historia mrożąca krew w żyłach, to jeszcze nie. Ona mi to opowiada i ona nie rozumie tego, co ona mi opowiada, a jest lekarzem psychiatrą. Czy jakby ona jeszcze nie słyszy tego, co ja usłyszałem, tego, co wy słyszycie. To dopiero jest mrożące krew w żyłach. Wiecie, ciągle ludziom przychodzą do głowy takie rzeczy, że to nie pacjent jest najważniejszy w tym wszystkim, że to nie pacjent jest jedyną osobą, która decyduje o tym, czy się leczy, czy się nie leczy, czy mój mąż ma wiedzieć, czy ma nie wiedzieć. My ciągle wpadamy na pomysły takie, że porozmawiamy z rodziną, bo ta rodzina wygląda na taką bardziej kumatą i niech rodzina sama zdecyduje, czy pacjentowi powiedzieć. Jak? To ja decyduję o tym, czy ktokolwiek z mojej rodziny może wiedzieć. W jakiej kolejności, kiedy i tak dalej. Tak? To jest, proszę Państwa, początek, ale w sytuacji takiej kryzysowej my mamy skłonności do tego, żeby ustawić się na jednym z dwóch biegunów. Czyli pierwszy to jest to takie pełne przerażenie, o Boże, i co my teraz zrobimy? A drugi to jest
O czym Ada mówiła przed chwilą też, to jest takie wypieranie, nie, mnie to nie dotyczy. Widzieliście, jak wybuchła pandemia, tak? Jest, o matko, co my zrobimy? 70 masek na twarzy i Netflix tylko w domu, bez wychodzenia. Pies, sam się musisz wyprowadzić. Albo idziemy z Grzegorzem Braunem na demonstrację. Nie ma czegoś takiego jak pandemia. Bill Gates to wymyślił, dajcie spokój. Tak? I obie te reakcje są niebezpieczne, obie są groźne. To, co my powinniśmy zrobić, to jest znaleźć się po środku między tymi skrajnościami i szukać odpowiedzi na to, co w tej trudnej sytuacji można zrobić i co w tej trudnej sytuacji warto zrobić. Dlatego greckie słowo kryzys nie oznacza niesprzyjających okoliczności. Kryzys po grecku oznacza, co robisz, kiedy się pojawiają niesprzyjające okoliczności. Jakie decyzje podejmujesz, jakie działania. Greckie podejście do kryzysu to jest ustawienie się odpowiednio do tej sytuacji, a nie myślenie w kategoriach samej sytuacji. I teraz w piśmiennictwie medycznym, jak wiecie, bardzo często używa się takiego sformułowania compliance. W naszym świecie, czyli w świecie osób zajmujących się komunikacją medyczną, to słowo jest niepoprawne politycznie. Gdybyście się kiedyś znaleźli w środowisku takich ludzi, którzy się zawodowo zajmują tym, co ja, to nie używajcie słowa compliance, bo to jest takie słowo, wiecie, dziaderskie. Definicja compliance, bo to z tego wynika. Wiecie, jaka jest polska definicja compliance? Stopień spolegliwości pacjenta wobec zaleceń terapeutycznych. Compliance to jest odpowiedź na pytanie, czy pacjent się nas słucha tak, jak się powinien słuchać. To jest definicja i w ogóle spojrzenie, które wprost wywodzi się z paternalistycznego modelu uprawiania medycyny. Ja jestem oczywiście dumnym jednym z wychowanków pani profesor Krupy Wojciechowskiej, która jest autorką polskiej definicji compliance. Ja zapytałem pani profesor kiedyś, niestety pani profesor w tym roku zmarła, a była absolutnie cudowną osobą. Ja zapytałem pani profesor, czy jak pani tworzyła tę definicję, to czy chodziło o to, że spolegliwy to kiedyś w języku polskim oznaczało tego, na którym można polegać, a co pani profesor mówi, daj spokój, chodziło o to, że mają się słuchać. Tak? No i teraz mało tego, to się mierzy przecież, tak? Czy jak mi ktoś wypisze 100 tabletek i ja przyjmę wszystkie, to znaczy, że mam compliance 100%, prawda? No ale tam weekend, wiecie, tutaj szwagier przyszedł, imieniny ma, więc trzeba się napić. Wiadomo, że nikomu z nas nie przyjdzie do głowy, żeby nie pić w imieniny szwagra, ale każdemu z nas przyjdzie do głowy, że jak szwagier ma imieniny, to się wtedy nie bierze tabletek. Prawda? Więc wystarczy mieć kilku szwagrów plus raz zapomnieć i już nam się zrobi 80% compliance, a jak jeszcze pozapominamy trochę więcej, to nam ten compliance spadnie bardzo mocno. I tu pojawia się w przewlekłych chorobach takie pojęcie jak persistence, czyli wytrwałość. W przewlekłych chorobach powiedziałem, haha. Jak mi lekarz wypisuje 10 dni antybiotykoterapii, to... Jest persistence, jest wytrwałość. No powiem tak, jak jest dobrze dobrany antybiotyk, do trzeciego, czwartego dnia ustąpią objawy, nie? Więc to już dla wielu nas, pacjentów, jest podpowiedź, żeby się, przepraszam za cytat, nie truć już tą chemią, nie? Twardziele wytrzymają 7 dni. Do 10 dnia wytrzymuje co piąta kobieta, powiedział pan, tak. No proszę Państwa, powiem tak, psychopatów jest 2,5% w populacji. Mniej więcej tyle ludzi wytrzymuje do 10 dnia. Bez urazy. Bez urazy. Ale to nic nie musi znaczyć, to jeszcze do tego wrócimy. A zobaczcie, bo a propos tego nas to nie dotyczy. No właściwie ja muszę powiedzieć też taka smutna konstatacja. Na 38, właściwie teraz to 7 milionów Polaków, tak 10 milionów, może nawet więcej ma nadciśnienie tętnicze. Tak? Następnie mamy 8 milionów ludzi z jakimikolwiek zaburzeniami natury psychicznej, psychiatrycznej, takich jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia czy inne tego typu zaburzenia. Mamy 4 miliony ludzi z astmą, 3 miliony ludzi z cukrzycą, 2 miliony z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, 2 miliony pacjentów onkohematologicznych. No nie ma zdrowych Polaków, nie? Tu dzieci zostały, znaczy, tak. Dzieci, ale nie te z alergią i z astmą. To... Nie, no niewiele jest jakby zdrowych Polaków, więc to, na ile my dobrze współpracujemy, to dotyczy każdego z nas.
niezależnie od roli, czy roli pacjenta, czy roli kogoś, kto jest blisko pacjenta, członka rodziny i tak dalej. Wszystkich to zagadnienie nas dotyczy, ale mamy pomysły. Pan doktor mówił też o samoleczeniu, o tej tradycyjnej medycynie chińskiej. Ja uwielbiam to w ogóle, jak ludzie mówią, ale wiesz, to jest 3000 lat historii, coś w tym musi być. Nie? Jasne. Do lat 50. XX wieku średnia wieku w Chinach była powyżej tam 40 lat. 40 lat żyją ludzie, jak polegają na tradycyjnej medycynie chińskiej. Od lat 50. Chińczycy zaczęli uczyć tej naszej zachodniej medycyny i nagle średnia wieku wydłużyła się do prawie 70, tak jak w całym świecie. No, że się wydłużyła. Nie mogli zostać przy tradycyjnej medycynie chińskiej. Umieraliby 30 lat wcześniej, nie byłoby ich miliard. Ale proszę Państwa, mówię o tym dlatego, że medycyna jako taka nabroiła przez wiele lat i spowodowała, że my pacjenci podchodzimy ostrożnie. Dlaczego? Dlatego, że medycyna popełniła ten sam błąd, który popełniał Kościół przez lata aż do II Soboru Watykańskiego. Mówienie językiem, który ma być niezrozumiały dla wszystkich innych po to, żebyśmy my mogli czuć się lepsi, co funkcjonowało w medycynie jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. Dopiero od lat 90. ubiegłego wieku okazało się, że bez pacjentów my nie jesteśmy w stanie właściwie osiągać efektów terapeutycznych, że pacjent jest tutaj najważniejszy, że ma najwięcej do zrobienia, ma największy wpływ na to, czy nasze leczenie jest skuteczne, czy nie. Moje ulubione słowo w języku angielskim to jest słowo burk. Wiecie Państwo, co znaczy słowo burk? 100 lat temu, jak ktoś studiował medycynę i chciał się nauczyć czegoś na sekcji zwłok, to musiał skombinować zwłoki. Znaczy musiał gdzieś przynieść skądś zwłoki i położyć je na stole, panie profesorze, bo już byśmy się czegoś nauczyli. No i teraz jakbyście gdzieś jakiegoś bezdomnego albo prostytutkę i tak dalej zabili, żeby na tych zwłokach się uczyć, to nie było morderstwo, tylko to było berki, to nie było karane. Tak można było 100 lat temu, moi drodzy. A my się później dziwimy, my wykonujące zawody medyczne, że ale dlaczego pacjenci nie ufają lekarzom? No zgadnijcie. Jest trochę powodów. Druga rzecz. Widzieliście kiedyś? Jeśli wy nie widzieliście, to urządzenie widziało was. Przeciętny kierowca na widok fotoradaru zwalnia, prawda? Ale zwalnia na resztę życia? Nie, zwalniamy tam, gdzie stoi fotoradar. Jak go nie ma, to jazda. I dokładnie tak samo jest ze straszeniem pacjentów. Jak pan nie rzuci palenia, to pan umrze. Mówi lekarz przebrany za fotoradar. Ja mówię, oczywiście, panie doktorze. Jasne. W gabinecie. Wychodzę i od nowa Polska Ludowa, prawda? Wiecie, że ja opowiadałem wam chyba kilka lat temu, jak się we Wrocławiu też widzieliśmy, jak się zachowuje człowiek pod wpływem kontaktu. To jest ten słynny eksperyment Newcastle, tak? Z Uniwersytetu Newcastle. Jak postawimy ekspres do kawy, karteczka na ścianie, zrób sobie kawę, ona kosztuje 50 centów, obok słoik należy wrzucić 50 centów. No i teraz pytanie, jaki procent kaw jest zapłaconych? 50%. Wszędzie na świecie są takie same wyniki. Co druga kawa będzie zapłacona. I to w ogóle jest jedna z najważniejszych prawd o ludziach. Połowa z nas robi to, co należy, druga połowa ma trochę inny pomysł. Jak popatrzymy na ten słynny compliance, o którym wspomniałem, zrobimy coś, czego my naukowcy nie powinniśmy robić, czyli zrzucimy do jednego worka wszystkie jednostki chorobowe i terapii i tak dalej, to otrzymamy takie dane, że co drugi pacjent nie stosuje się do zaleceń terapeutycznych. Niezależnie od tego, jak poważna, straszna to jest choroba, a jak nie. Ale możemy zmienić warunki tego eksperymentu i na ścianie za ekspresem do kawy powiesimy lustro. Wiecie, co się wydarzy? Poziom płacenia wzrośnie do 70%. Dlatego na przykład diabetolodzy w Stanach mówią, że to jest w oficjalnych zaleceniach Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, że pacjent, który ma nie tylko przyjmować leki, ale pilnować też zaleceń dietetycznych, w domu na drzwiach lodówki ma mieć przyklejone lustro. Czy masz się widzieć w lustrze za każdym razem, jak podchodzisz do lodówki. To jest o 20 punktów procentowych więcej. I trzecia rzecz. Ściągamy to lustro i wieszamy to oto zdjęcie. Para ludzkich oczu, same oczy, które patrzą na ciebie. Jak robisz kawę, jak płacisz lub nie płacisz. Co się stanie z płaceniem? 90%. Wyższego wyniku nie osiągniemy. 100% zdarza się tylko w wyborach na Białorusi i w ogóle w przyrodzie się nie zdarza. I teraz... Dlaczego tak jest? Bo to paradoksalnie w ogóle nie chodzi o kontrolę.
ani trochę. Wiecie, co jest dla nas najważniejsze w życiu? Dla nas najważniejsze w życiu jest to, że my chcielibyśmy mieć dobre zdanie na swój temat. I wszystko, co robimy, robimy po to, żebyśmy mogli o sobie dobrze myśleć. A na jakiej podstawie budujecie zdanie na swój temat? Otóż w głównej mierze budujecie je na bazie interakcji z otoczeniem. Czy ja idę sobie do lekarza na przykład, no i ta rozmowa była fajna, sympatyczna, powiedziałem, co mi leży na sercu, a pan doktor zareagował. Pan doktor na mnie nie nakrzyczał, nie skrytykował, nie zwyzywał. Pan doktor powiedział, a jak jest z przyjmowaniem leków? Bo jak pan doktor powie tak, rozumiem, że przyjmuje pan leki tak, jak panu zapisałem, no to dostanie odpowiedź tak. A jak pan doktor powie, wie pan, niektórzy z moich pacjenci mają problemy z tym, żeby pamiętać o lekach. Zdarza im się, że zapomną, czasem mówią, że się źle czują i odstawiają. Różnie z tym bywa, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Jak to jest u pana? Nagle się okazuje, że ja mam prawo być niedoskonały, w związku z tym ja nie próbuję odegrać doskonałego. Tak, tylko do tego potrzebny jest kontakt, obecność, uważność na drugiego człowieka. Jeśli ja wszedłem, usiadłem po drugiej stronie biurka, ale pan doktor był w kontakcie z monitorem komputera, to jest mniejsza szansa na to, że to zmodyfikuje moje zachowania. Jest kilka postaw, którymi możemy wpływać na lepszy kontakt i moją ulubioną jest życzliwość. Zresztą w ogóle na Netflixie jest nowy serial, nie wiem, czy widzieliście, 1670, polska taka komedia, w ogóle cudowny, pierwszy tego typu gatunek. O polskich przywarach, no i między innymi główny bohater wypowiada w pierwszym odcinku takie zdanie. Widzisz cierń w oku swojego bliźniego? Spójrz w drugie oko. Może tam też znajdziesz. To jest w ogóle cudowne a propos życzliwości. Bo zobaczcie, Fritz Strack zrobił ten eksperyment, że pokazał książeczki z żartami rysunkowymi i każdy uczestnik miał ocenić, na ile te żarty cię śmieszą. Tak? I badani byli podzieleni na trzy grupy. Pierwsza grupa po prostu oglądała te żarty, druga robiła to trzymając długopis w ustach, a trzecia w zębach. I żarty były najśmieszniejsze w trzeciej grupie. Dzieje się tak dlatego, że tu chodzi o mechanizmy psychosomatyczne, które łączą chemię mózgu z napięciem mięśni twarzowych. Czyli jeśli w moim życiu dzieje się coś przyjemnego, sympatycznego, wesołego, dobrego, w mózgu zachodzi reakcja chemiczna, którą możemy umownie nazwać radość, to reakcja chemiczna radość uruchamia mechanizmy psychosomatyczne, które napinają dwie grupy mięśni. Mięsień jarzmowy wielki, zygomaticus major i mięsień okołoczodołowy, czyli orbicularis oculi. I po tym można poznać, że człowiek się uśmiecha szczerze, ustami i oczami. Nieszczerze uśmiechamy się tylko ustami, bez oczu. W przyrodzie wszystko działa w dwie strony, więc jeśli reakcja chemiczna radość napina te dwie grupy mięśni, to napięcie tych dwóch grup mięśni w drugą stronę wywołuje reakcję chemiczną radość w mózgu. Wiecie, co to znaczy? Że ci z nas, którzy potrafią się szczerze i bezinteresownie uśmiechnąć do innych ludzi, są po prostu szczęśliwsi. Ale my mieszkamy w Polsce i szczere i bezinteresowne uśmiechanie się do innych jest podejrzane. W związku z tym proponuję, żebyście sobie wsadzili długopis w zęby, bo wtedy napinamy te same grupy mięśni i ta reakcja występuje tak czy inaczej. Pani mnie zapytała przed wykładem, no niech pan powie, co ja mam powiedzieć takiej pani doktor, która nigdy nie ma czasu, jest tam ciągle obrażona, naburmuszona i tak dalej, tak? Ja miałem okazję poznać, bo lokalizowałem w Polsce ponad 20 lat temu metodę Marshalla Rosenberga. Poznałem Marshalla Rosenberga, on również nie żyje już, to jest twórca tak zwanego modelu żyrafy, czyli non-violent communication, porozumienia bez przemocy. I Marshall Rosenberg mówi, za każdym razem, kiedy spotykasz się z działaniem, reakcją, zachowaniem, które ci mocno nie odpowiada, jest na przykład formą agresji słownej albo w jakiś sposób cię dotyka, obraża i tak dalej, odpowiedz tymi czterema krokami. Nazwij zachowanie, do którego się odnosisz, twojego rozmówcy, a później powiedz, jak się z tym czujesz. Powiedz, na czym ci zależy i wyraź tę prośbę wprost. Kiedy pani doktor mówi do mnie, że pani nie wie, pomimo tego, że przychodzę i że no nie wiadomo, czy będzie dobrze i że w ogóle to źle wygląda, kiedy używa pani tych sformułowań, to ja się czuję z tym źle, ja się czuję przestraszona, ja się czuję zakłopotana. Ja nie oczekuję od pani cudów, ale bardzo potrzebuję, żeby pani doktor rozmawiała ze mną otwarcie.
bo ja chcę mieć wpływ na to, co robimy. Dlatego proszę, żeby pani doktor uwzględniła moje oczekiwania w naszych następnych rozmowach. Tak? Tu chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Znowu kulturowo mamy duże wyzwanie. Kiedy nazywasz mnie tak i tak, ja się czuję obrażony. Proszę państwa... Ja wiem, tak. To w ogóle są bardzo dobre badania. Nawet niedawno o nich w jednej z książek pisałem, że w ogóle pozwolą wam tyle powiedzieć, nie? Tak. Proszę państwa, wiecie, że pacjent, pierwsze badanie mówiło o tym, zrobione w ogóle w tym, mówiło o tym, że pacjentowi wypowiedź średnio przerywa się w 18 sekundzie. Nowsze badanie mówią, że w 23 sekundzie. Macie 23 sekundy, zanim wam lekarz przerwie. Podczas gdy z badań wynika, że jeśli się pacjentowi nie przerwie, to będzie mówił przez 78 sekund. Ale lekarze nie potrafią nie przerwać, bo boją się, że wy będziecie gadać i gadać i gadać i nigdy nie przestaniecie. A to jest nieprawdziwe. Proszę państwa, ja na koniec, bo ja mógłbym jeszcze długo i mam jeszcze dużo, ale chcę zakończyć optymistycznym akcentem badanie profesora Oberholzer-Gee, Harvardczyka, był niedawno w Polsce. To jest optymistyczny akcent. Otóż, proszę państwa, badanie było zrobione tak. Wyobraźmy sobie kolejkę w ZUS-ie, czy gdziekolwiek w urzędzie. I chcecie, ja spróbuję się do tej kolejki wepchnąć i żeby mnie wpuścili, to ja zaproponuję zapłatę. Tak, przepraszam, bo muszę wejść trochę, nie mogę czekać. Wpuści mnie pan przed siebie, zaproponuję panu dolara. A w drugim wariancie proponowałem 3 dolary, później 5, później 10. I teraz jaki odsetek ludzi mnie wpuszcza? Otóż przy propozycji dolara, który umówmy się jest pewną symboliką, wpuści mnie co drugi człowiek, o czym już mówiliśmy, z innych badań mamy te same wnioski. Ale jeśli ta kwota będzie trochę większa, 65% ludzi wpuści mnie, jak zaproponuje 3 dolary, 75% jak zaproponuje 5 dolarów i teraz uwaga, zwiększamy dwukrotnie budżet, ale tu różnica już jest niewielka, 76%. Czy tak skonstruowane badanie i wnioski z niego płynące mogłyby świadczyć o tym, że można kupić ludzką przychylność? Mogłyby, gdyby się tylko na tym skończyło, ale wiecie, co się wydarzyło w eksperymentach Oberholzer-Gee? Wydarzyła się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak mnie ten człowiek wpuścił i ja wyciągałem te 3 dolary, 5 dolarów czy 10 i dawałem, to on mówi, nie trzeba. Nikt, dosłownie nikt nie przyjął tych pieniędzy. W psychologii to się nazywa reguła odpowiedzialności społecznej. Proszę państwa, to działa tak, że nasz mózg jest tak skonstruowany, że o wiele przyjemniejszą reakcją dla naszego organizmu jest zrobienie czegoś dobrego dla innych, niż reakcja, w której ktoś inny robi coś dobrego dla nas. Ale jeśli wam się wydaje, że to, co powiedziałem, jest naiwne, że tak jest nieprawda, że to jest nieprawda, że tak nie jest, że ludzie chętnie biorą pieniądze i mają to gdzieś, to powiem wam, jak to sprawdzić i to będzie moje ostatnie zdanie na dziś. Jak to sprawdzić? Już niedługo będzie Wigilia Bożego Narodzenia i w tej części świata bardzo często stawiamy choinkę, a pod choinką stawiamy prezent. I teraz, jeśli ja mam rację, że my wolimy robić coś dobrego dla innych niż wtedy, kiedy inni robią coś dobrego dla nas, jeśli ja mam rację, to w momencie odpakowywania prezentów będzie was przede wszystkim interesowało to, czy wasi bliscy są zadowoleni z prezentów, które od was dostali. Natomiast jeśli ja się mylę, jestem naiwny, to w momencie odpakowywania prezentów będziecie mieli w dupie to, czy im się podoba. Będzie was interesowało tylko to, co wy dostaliście. Bardzo serdecznie dziękuję.